Mój tort nazwałem tortem bolońskim, ponieważ jego bazą jest moja wersja sosu bolońskiego. Ona akurat uwielbiała ten sos, stąd pojawił się ten pomysł, aby tak to właśnie połączyć. Pokroję marchewkę teraz w grubą kostkę. Ogólnie u mnie w sosie bolońskim musi być dużo włoszczyzny. Lubię, gdy ona podczas duszenia się praktycznie rozpuszcza i przenika w głąb mięsa. Cebulę pokroiłem również w drobną kostkę, teraz seler. Co to był za zwariowany dzień? Wieczorem do domu u nas przyszło około 30 osób. Wszyscy czekający na ten tort i nagle wjeżdża boloński. Słuchajcie, wszyscy zamarli. Drogie panie, zróbcie swoim panom takiego torta. Bo mi już nie ma kto robić. Nie ma sosu bolońskiego bez czosnku. Moim zdaniem w ogóle nie powinien istnieć w takiej wersji. Czosnku dam dosyć dużo. Wróć do mnie. Wszystkie warzywa teraz będę dusił w oleju rzepakowym. Dusił, dlatego że sos boloński wymaga dużo cierpliwości. Nie da się go od tak szybko przygotować. On musi długo powstawać. Wszystkie składniki muszą się dobrze poznać, zaprzyjaźnić. O, to dosłownie tak jak w związku. Tylko, że tu jest głód, a nie motylki. Teraz dorzucam zmieloną wołowinę. Ja tutaj akurat zmieliłem kark. Idealna proporcja tłuszczu do masy suchej. Przy smażeniu mięsa mielonego bardzo często powstają takie zesmażone grudy. Jak to zrobić, aby sos od początku się rozwarstwił na takie malutkie kawałeczki mięsa? Nic prostszego, jak użyć po prostu ubijaka do ziemniaków. Odrobina przypraw. Najpierw dodaję ziele angielskie. Teraz dodam liść laurowy. Dorzucam całkiem sporo tych listków. Lubię, jak boloński jest mocno aromatyczny. Istotne jest, aby mięso dobrze doprawić też solą. Później pozostałe składniki sosu też nie są słone, więc tej soli daje tu naprawdę sporo. I jeszcze do tego dużo świeżo mielonego pieprzu. Jeszcze raz użyję swojej magicznej różdżki. Może wróci. Mięso się już ładnie poddusiło, fajnie pachnie warzywami. Teraz całość zalewam czerwonym, mocno wytrawnym winem. Dobra, dość tej nostalgii. Życie się zmienia. Emocje odparowały, podobnie jak wino z tego sosu. Mogę teraz dodać sos pomidorowy, a dokładnie to passatę i zacząć na nowo. Dodam jeszcze do tego krojone pomidory. Wszystko nabiera nowych kolorów.